Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Ja jestem Konradowicz, a to jest kolejny odcinek z gry Termoil. I w dzisiejszym odcinku udajemy się na wydobycie w terenach zimowych. I pierwsze, co zatrudniałem pałeczka, że w poprzednim odcinku mieliśmy sobie najlepszy teren od pana, który nam go polecił. Myślę, że nam się to opłaci. Zimy wozimy. Niestety nie wzięliśmy nic na temat elementu, co by miała nam cena nie spadać. To jest aktualny minus, że może być cena bardzo niska. Ale jeden super silos sobie postawimy. Odnijmy jeszcze z paru lutków. Mamy kwiecień, na razie nas czas nie goni. No jest. O matko, tutaj też jest. O, jest co wydobywać, nie da się ukryć, dobra. Tutaj mamy naprawdę duży przedział. Dobra. Idziemy w kretowanie terenu. Sprawdzajmy. O matko, co tu się jeszcze kryje. Dobra, wiecie co? Mamy jeszcze jedną pompę. Właśnie. Czy wy, drodzy Państwo, widzicie, co tutaj się dzieje? Ja widzę. I własnym oczom po prostu nie dowierzę. Lecimy z tym, lecimy. Proszę Państwa, lecimy. Gdzie, drodzy Państwo, jeszcze tutaj gdzieś coś się ma znajdować. No i się znajduje. Wejście, wejście. Tutaj jeszcze. Nie no, w takim miejscu, serio? Wrzesień. Cena zaczyna spadać, niedobrze. Ja tutaj wszystko na bieżąco sprzedaję. Ten jeszcze coś tutaj znalazł. Prze tu jest. Ty też się tym zajmij. Masz, ulepsz tą rurę, dobra. Ciągnij tu jeszcze, patrzcie, widzicie, co tutaj się dzieje? Październik. Listopad, trzeba się pośpieszyć. By wszystko na pewno sprzedać, bo jak tutaj coś zostanie, to już będzie lipa. O
mamy najlepszą działeczkę ze wszystkich. Czterdzieści. No ja sam nie dowierzam, wiecie, drodzy państwo. Osiągnęliśmy aż taki duży wynik. I całe złoże wydobyliśmy. Czy wy, drodzy państwo, to widzicie? No nie po 13 tysięcy, 8. Mamy 40. 57. Ja wierzę, że tu będzie dobry wynik. No, namyślam się, że mogli się trochę zirytować. 6% udziałów to za jakieś 15 tysięcy, więcej nie dajemy. Niech się śpieszą ci, co mają ich mało. Jeszcze i tak do 14 trochę zeszliśmy. Prawym nie spadnie poniżej 69. Lewym. To ja wolę w prawym. Nie ma nic innego. Procentowanie o 36%, to jakie jest oprocentowanie? 25%. Ja bym chciał kopać szybciej rurę. Nic nie ma ciekawego, już nie. No i dajcie, wyzbyliśmy prawie całych pieniędzy. A zarobiliśmy ich najwięcej ze wszystkich. Bo oni nie umieją kopać ropy. Wydobywać znaczy się, no ropy się nie kopie. Środeczku, no na środeczku, no i mamy. Standardowo dwa koniki na początek. Proszę pracować. Czy wy to, drodzy państwo, widzicie? Nie ma co, od razu trzeba rurę ulepszać. Prosto. I zbiornik. To mnie zaraz cena spadnie, to żeby tutaj nie sprzedawać. Dobra, daj tu jeszcze paru takich, paru takich. Ja po prostu w to nie wierzę. Wy, drodzy państwo, to widzicie? No muszę to aż tak ulepszyć, bo to już... Tylko nie przewal, panie, tego teraz, że nagle będzie komu sprzedawać jeszcze paru, panie, rozstaw takich. O ty 20, 30. Proszę, tu jeszcze jest, no widzę już. Thank you.
Ropa, ropa. To lecimy. Dalej bardzo, bardzo, bardzo wysoka cena. Teraz spada, to już ograniczmy trochę sprzedaż. Dajemy tu jeszcze paru tych dołków. Ulepszmy tą tu jeszcze rurę. Nie, serio? Naprawdę myślałem, że to już koniec złoża. Ja to będę kończył przed czasem. Tutaj takie rzeczy wychodzą. Tu jest jeszcze co kopać. Jeszcze nie wszystko jest wydobyte. Lecimy tutaj. Przedajemy. Najświętszy procesor do enkodowania aż przeciążył. Przy takiej grze, ale lecimy. Nie możemy się zatrzymać. Bardzo wysoka cena ropy. Listopad. A już nawet nie idę. Nie idę w to, żeby to oddawać przed czasem. Niech to się po prostu w spokoju wydobędzie. Wszystko wydobyte. Czytać i stawka. Zdobądź na jednym poziomie co najmniej 50 tysięcy. Piękne. Osiągnięcie dostaliśmy aż. No 25, pani. Pieniądze to trzeba umieć zarabiać. No jeszcze tam takie dobre pole miała. Naprawdę. Ja to chcę. A będzie lepszy. A ile dzisiaj? A o 3%. Panie, bierz to pan. Za więcej niż 10 nie biorę. Nie ma to sensu. A 22 wzięła 3%? Ja nie mogę. Ludzie, co wy robicie? Ja bym powyżej 64. W lewym. Dobrze, w prawym niech się utrzyma. To ale... Nie będziemy się w to bawić. No dobre złoża tu są. Bym tylko czas stracił niepotrzebnie, nie? A czas to pieniądz. W końcu to jest wydobyć. Pierwsze złoże ropy tak głęboko? Nie wierzę. Serio? Czyżbym teraz dosłuchał chyba najgorsze złoże ropy, jakie tylko było możliwe? Z tego wynika, że czasami może coś być. Eee.
Idziemy, lecimy. Nie ma spania. Tylko urządzenia do wywozu ulepszyć. Teraz będziemy dużo tracić. Dawmy silos, chociaż jeden duży. Ulepszmy to do wiercenia. Wchodzimy w dół. Czy możemy tu sprzedawać teraz? Tej rury akurat nie chciałem ulepszyć, ale no. Myślę, że to akurat była dobra inwestycja. Dobrze. Po tej musi iść poziom trzeci, nie ma szans. Dobrze, myślę, że... Lipiec to jest najwyższy czas, żeby wypuścić kreta z nory. Chyba nie. Co to ma być? Czemu? Takie ostre tu jest to wydobycie? Co bym sobie zrobił? Cały czas pod kreskę idzie. A znajdziecie tu jeszcze coś? Eto. Już nic nie ma, proszę sprzedawać. Ech, to nic nie ma, a tu? O tym żeś to panie zapomnieli. Co ja mam wam teraz zrobić? Nie wydobędę teraz tego. Pewno nie do 30 lipca, listopada znaczy się, no. No. Super. 38 tysięcy. Najgorzej. Trochę gazu. Nie było złe złoże. Moim zdaniem się tak wydaje. Tak zarobiłem najwięcej ze wszystkich. Ja byłem tu 42, 54. 33, no. No właśnie. Tu chcę iść. Ja tu chcę iść. Ja tu chcę iść. Zaczęło mi się to podobać. 6% udziałów? No cóż. 15 tysięcy. Więcej nie dam. A czemu? Bo to... Ja tutaj tak już nie mam co kupić. Pan Blanchy kupił? To niebezpieczny on jest akurat. Tutaj dalej nic innego nie ma do kupienia. O, to jest dobre. 4200, ale nie trzeba już silosów budować. To tak na dobry koniec jeszcze w tym odcinku. To iż nam dobrze idzie. Wydobyć jeszcze trochę ropy. Przyspieszenie jest pod X-em. Jakby się ktoś... i zastanawiał. No, panie, no.
piękności moje robka. Mamy to. Idziemy tutaj tropanie sprzedawać. Szybciej, proszę. Załatw mi tutaj panów chodzących szpachelkami. O, tu jest robka. Właśnie, też to widziałem. Puścimy specjalnie trzecią odnogę. Drodzy Państwo, nie widzicie, co tutaj się dzieje. Bo widzicie. Oglądać. Rachu ciachu. Połączone jest połączone. No to lecimy tutaj teraz. Czy tam nie sprzedajemy? Więcej jeździdełek, proszę. Jeszcze paru panów. Jeszcze parę kretów. O, pan tu jeszcze coś znalazł. Nie, pan mów, w którym miejscu? Tutaj. I fajnie. Idziemy z jeszcze jedną rurą. Też ją od razu ulepszmy. Teraz tu idziemy. Tu jeszcze ulepszmy. Żeby pan już tutaj nie mógł znaleźć więcej? Nie wiem czemu, ale tak mi się coś wydaje. No nie zarobiliśmy nie wiadomo jakich kokosów, niestety. Tego co widzę. No nie ma co tutaj przedłużać. Mi się wydaje. My czy niczego nie pominęliśmy, nie wszystko ładnie wydobyte. 42 tysiące. Oczywiście. A, 50%. No to już wszystko wiadomo. 8%, widzicie? No i zostajemy burmistrzem. No, drodzy Państwo, w sumie to już mi się nawet nie chce bić. Ropy z ziemi i zaróbmy trochę dodatkowej gotówki. No właśnie, ale już jesteśmy po prostu burmistrzem. No nie wiem. A i pan tu. Dziękuję bardzo. Ale teraz już resztę, drodzy Państwo, zobaczycie w kolejnym odcinku, więc komentujcie, subskrybujcie, ja się z Wami żegnam i do zobaczenia, na razie, cześć.